Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Jesteśmy już w drugiej części webinaru, które poprowadzi dla nas Zdzisław Struczyński. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Mam nadzieję, że wszyscy po pierwsze jesteśmy spragnieni nowych informacji, które dostaniemy, które dzisiaj będziemy pokazywali, między innymi tych grafik w Eskia, ale to wszystko już powie Zdzisław. Zapraszam, teraz oddaję głos Zdzisławowi, który poczęstuje nas kolejną porcją wiedzy na temat wykorzystania Delphi. Bardzo proszę. Dobra, lecimy. Jakby tylko ktoś potwierdził głośno, że widać. Prezentację? Tak, widać Dobra, prezentację. super. Tam w tle się Delphi uruchamia. Pięknie. Dzisiaj mamy drugą część. Ja tak w super telegraficznym skrócie przypomnę, co się działo poprzednio. Otóż pokazywaliśmy sobie dwa demka, które wdrożyły zmianę kolorystyki zgodnie z ustaleniami systemu operacyjnego i pokazaliśmy się sobie, że dla iOS-a to jest bardzo proste, bo całość dzieje się w zasadzie automatycznie. A dla Androida, no tam trzeba dołożyć jeszcze jeden styl. Natomiast najbardziej skomplikowane to jest dla Windows, bo tam trzeba własnoręcznie sprawdzić po pierwsze, jaki jest tryb w danej chwili i po drugie przechwycić odpowiednie zdarzenie, że on się w ogóle zmienił. I to jest łatwiej zrobić w VCL-u, bo VCL wspiera komunikaty natywne Windows, natomiast trochę trudniej w FireMonkey, bo tam trzeba się podłączyć pod system komunikatów FireMonkey, czyli Message Managera, i dopiero tworząc własne okienko, takie niewidoczne, ukryte, Windowsowe, można przechwytywać te komunikaty systemowe. No i tam przy okazji, żeśmy zapisywali ustawienia dla aplikacji VCL-owej do rejestru, dla aplikacji FireMonkey zapisywaliśmy je do pliku w katalogu użytkownika w tej piaskownicy systemu mobilnego systemu operacyjnego. No i skończyliśmy na tym, że ResDebugger tam trochę dziwnie koduje URL-e. Ja tutaj przygotowałem jeszcze, bo nie chcę go teraz uruchamiać, przygotowałem zrzuty ekranu tej wersji, która jest dostarczana z Delphi 12. I tutaj będzie widać już to zapytanie takie poprawnie skonstruowane, bo ja je wklejałem w trakcie demonstracji w całości, takim jednym ciągiem, natomiast tutaj to już jest podzielone. No i właśnie będzie widać, że jak są parametry tego zapytania, o tutaj właśnie to ten parametr tutaj jest Q, tak? Dla forecast, no i on jest Kraków i jest, i to już mi Państwo uwierzą, że on jest zaznaczony, znaczy nie jest oznaczony do not encode i w tej wersji ResDebuggera niepoprawionej dostaniemy coś takiego, bo tutaj leci sobie to, co poszło do serwera, więc widać, że zamiast procent C3 jest jeszcze procent 25 i to jest przekodowany ten procent dwukrotnie właśnie, czy drugi raz przekodowany, no i procent zamienia się na procent 25. Jak to by puścić jeszcze raz, to oczywiście dodałoby się jeszcze raz procent 25 i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie to już nie jest Kraków i dlatego te API na przykład zwróci nam po prostu, że takiego miasta nie ma. Po naszej drobnej poprawce z tym wyrzuceniem tych procentów, no jest tak, jak być powinno, czyli to zapytanie jest przekodowane, więc widać, że jest dobrze z punktu widzenia tam chyba wymagań sieciowych,
No i to nadmiarowe jest to kodowanie tych procentów. Także tak to powinno wyglądać, tak są też skonstruowane zapytania, z których będziemy korzystać dzisiaj w aplikacjach testowych. No dobrze, to teraz dwa programy demonstracyjne, które, bo ten Mikołaj musi jakoś tą pogodę sprawdzać, co prawda nie wiem jak on dojedzie, bo coś tak kiepsko z tym śniegiem, no ale może właśnie coś się zmieni, on musi dokładnie tutaj zaplanować swoją trasę, w związku z tym pogodynka jest na topie i pogodynkę zrobimy sobie na dwa sposoby, najpierw w FireMonkey, a potem w VCL-u. A co? I tutaj poza samym sprawdzeniem tego, tej komunikacji z serwisem restowym, jeszcze jedną rzecz będziemy sobie analizować, a mianowicie będziemy sprawdzać, jak można załadować bitmapę w sposób asynchroniczny. To jest takie dość standardowe zadanie. Mamy no, stosunkowo dużo danych w jakimś JSON-ie, który tam przyszedł z wynikami zapytania, ale to nie wszystko, ponieważ jeszcze tam są w środku linki, powiedzmy, do jakiejś grafiki. No i tak jak tego JSON-a, to możemy sobie całego ściągnąć i tam przetwarzać następnie, to już oczywiście wszystkich tych grafik naraz nie będziemy w stanie przetworzyć, ani w pętli synchronicznie, bo się okaże, że musimy załadować na przykład kilkadziesiąt megabajtów danych. No i dobrze byłoby, żeby w prostszej wersji przynajmniej właśnie załadowały się one, te dane, asynchronicznie i to będziemy sobie próbowali rozwiązać. No, również w VCL-u to trochę inaczej to będzie funkcjonowało, o czym za chwilę i zobaczymy też, jakie tutaj mogą być ewentualnie z tym związane pułapki. Dobra, no może zacznę od efektów, bo zrobiłem zrzut ekranu, żeby była ładna prezentacja. Tak to mniej więcej się powinno prezentować, czyli mamy taką właśnie listę, w której sobie wstawiamy obrazeczek pobrany z API i tam dane pogodowe, znaczy przewidywane, a u samej góry jeszcze są takie śliczne dane bieżące. No jak zmienimy tam miasto, to oczywiście to się też powinno nam zmienić. A tutaj jest wersja dokładnie tej samej aplikacji, tylko dla iOS-a. Jak widać, wizualnie ona się prawie w ogóle nie różni, tylko tutaj pole tekstowe trochę inaczej wygląda tak naprawdę. No a tak ona wygląda, gdy zostanie odpalona na Windows, też w dwóch skórkach, korzystając z tego naszego rozwiązania, któreśmy w ramach demka ostatnim razem w piątek, to tutaj wdrożyliśmy to już w aplikacji i też to się zupełnie przyzwoicie prezentuje w komplecie. Także mamy trzy systemy operacyjne załatwione jedną aplikacją i to sprawnie funkcjonuje. No to w takim razie zobaczmy, jak to wygląda w kodzie. Żebym teraz tylko kliknął właściwą ikonkę tutaj testową. Tak, no, na pamięci sobie przestawię na Windows, żeby jak uruchomię, żeby się uruchomił od razu. Tak, no i teraz tutaj projekt tej aplikacji, on nie jest bardzo skomplikowany, ale ta główna kontrolka, z której korzystamy, to jest Tab Control, dlatego że będziemy chcieli pokazywać szczegóły jeszcze, no w związku z tym zrobimy sobie dwie zakładki. I ta pierwsza zakładka, której nie widać, to są szczegóły i tutaj będzie temperatura,
temperatura minimalna, maksymalna i takie zachmurzenie, które będzie rysowane jako taki pasek postępu, powiedzmy sobie. No a druga zakładka główna to jest z kolei zakładka, która zawiera głównie list view. No i ten list view będziemy wypełniać kolejnymi wartościami pobranymi z tego serwisu restowego. Częściowo, tam gdzie są szczegóły, użyjemy dataset adaptera. No tak, żeby był dataset adapter, dlatego że te główne elementy będziemy wyciągać ręcznie. Ja kiedyś pokazywałem gdzieś przy jakiejś okazji taką uproszczoną wersję chyba tej aplikacji, ale wtedy były dwa dataset adaptery, a teraz będzie tutaj ręcznie pobierane będą kolejne wartości. No i cóż, mamy chyba w pierwszej kolejności to akurat REST Client 2 powinienem pokazać, dlatego że tutaj w requestie mamy weather dla danej lokalizacji. No i jest parameter list. Tutaj mamy URL segment i nazwę. W opcjach nie jest zaznaczone do not encode. Tak? Do not encode będzie wtedy, jeżeli właśnie mogą być jakieś znaki specjalne, które nie powinny być przekodowywane. No ale tutaj taka sytuacja nie ma miejsca. Dobrze. A REST Client 1 to będzie takie samo, taki sam URL bazowy, ale tutaj, gdzie jest zasób, mamy forecast, czyli właśnie przylecą prognozowane wartości naszej pogody. No, to będzie dokładnie we wszystkich, czy w tym drugim programie dla VCL-a będzie dokładnie to samo, w związku z tym tylko teraz to tak raz, powiedzmy sobie, pokazujemy dokładniej, bo później to już jest dokładnie to samo działanie. Tak, no i cóż, teraz trzeba byłoby zobaczyć, kiedy to się dzieje wszystko, a dzieje się wtedy, gdy zmieni się zawartość tego edita tutaj z nazwą miasta. W FireMonkey mamy zdarzenie on change tracking i to jest to zdarzenie, które powinniśmy odczytywać, sprawdzać, jeśli chcemy zmiany w tym polu edycyjnym monitorować. No i tutaj taka prosta sztuczka, która ustawia timera na tam, jak widać, nieco ponad sekundę i chodzi o to, żeby wyszukiwanie się nie włączało od razu, a tylko wtedy, gdy przez te sekundy z hakiem ktoś tam nic nie zmienił. Czyli jak zaczynamy pisać, to za każdą zmianą tam odczekujemy tą sekundę jeszcze. Jeśli zatrzymamy się, no to wtedy z automatu nastąpi. No właśnie, co nastąpi? Nastąpi update weather. No i tutaj jest również taki timer, który co jakiś tam czas po prostu odświeża pogodę, ale on jest mniej interesujący, no to wiadomo, że co 5 minut można sobie odświeżyć pogodę. Natomiast nasze odświeżanie pogody, no to cóż, po pierwsze, z ważnych rzeczy, oczywiście czyści dataseta na dataset adapterze, czyści nasze list view, bieżące dane pogodowe też sprząta, zaczyna kręcić kręciołkiem, który jest na środku i jeszcze tutaj dość taka czasami istotna sprawa, tak jak ten, nie wiem, czy tutaj mam to zaznaczone, jeszcze wrócę, a to jest dość istotna rzecz. Tutaj zostawiłem User Agent Embarcadero REST Client. Jeżeli mielibyśmy jakieś problemy,
z komunikacją, to warto jest i zasadniczo można to zrobić w ciemno, zawsze tego user agenta jakoś zmienić sobie, żeby on nie był standardowy, dlatego że za pomocą Delphi, Indie i również zapewne HTTP klienta są pisane różne takie robaki internetowe i później niektóre firewalle systemowo wszystko, co jest user agentem takim standardowym, tną. Więc tutaj możemy sobie to zmienić ewentualnie, a druga rzecz to jest taka, żeby uniknąć problemów z odświeżaniem, to ja będę dodawał jeszcze losowy kod, który tu sobie akurat tam z MD5 z biblioteki Indie właśnie wygenerowałem na podstawie bieżącego czasu. A niech tak sobie będzie. Tam jest taki dodatkowy parametr po prostu losowy dodany do tych zapytań, który nas chroni przed tym, żeby jakieś proxy, które tam jest, czy inne cache będące po drodze, nie zwracały nam jakichś tam starych wartości, nieaktualnych być może. Tak, tu jeszcze zapisujemy konfigurację, czyli zapisujemy, krótko mówiąc, nazwę miasta gdzieś do pliku. No i następuje, ładnie mi się powiedziało, asynchroniczne wywołanie tego drugiego zapytania, które jest prostsze, a ono pyta się o bieżącą pogodę, a więc tutaj mamy temperaturę i pobieramy ją sobie bardzo prosto z tego wyniku, z REST response tu, biorąc JSON value, get value, generycznie trzeba wskazać typ, który tam ma być zinterpretowany, no i taką ścieżkę w tym JSON-ie do odpowiedniej wartości. I tutaj po prostu podajemy stringa, tak jak kolejne tam poziomy zagnieżdżenia w JSON-ie występują. Konwertujemy to do stringa, tam doklejamy jeszcze jakąś jednostkę, żeby było ślicznie. Tak, tak samo dla temperatury. No i dla opisu też description sobie bierzemy, stąd się pojawi opis naszej pogody. I następnie będziemy wołać naszą własną procedurę, która tu się nazywa ambitnie load bitmap http from URL i tutaj budujemy zgodnie z dokumentacją OpenWeaver odpowiednią ikonkę. Ona tu jest podawana tak jako identyfikator i trzeba do tego dokleić odpowiednie tam parametry i rozszerzenie, a bitmapa, która będzie ładowana, no to pochodzi z ImageWeaver Current, czyli z tego obrazka, który tam jest, który jest w tym miejscu tutaj, tak? O, tam się ta chmurka ma pojawić. No i zaraz będziemy sobie oglądać, jak to tutaj jest zrobione. Zaraz potem, czy w zasadzie równolegle, bo przecież to jest asynchronicznie, jest wywoływany ten pierwszy główny request, który będzie prognozę sprawdzał. No i on wyłącza kręciołka i robi wszystko tak bardziej szczegółowo. Przy okazji włącza jeszcze timer do kolejnej aktualizacji, ten główny. No i tutaj możemy sobie sprawdzić, ile jest tych elementów w tablicy. I następnie dodajemy do list view kolejne wartości, odpowiednio manipulując tymi parametrami, bo to zawsze będzie list od ileś tam, tak, weather od zera description, czyli pierwszy description z tablic, tak? No i tak to ładnie można bardzo wygodnie sobie zidentyfikować to miejsce w JSON-ie i znowuż tak samo tą bitmapę sobie ładujemy, która pasuje do i tego elementu naszej odpowiedzi. Tak, tutaj jak widać kiedyś był dataset adapter, ale zmieniłem to na takie ręczne przetwarzanie właśnie. Można i tak, tu prawdę mówiąc to dlatego, że ta bitmapa ma być ładowana, to z automatycznym dataset adapterem tak już trudniej jest połączyć, więc chyba to jest prostsza metoda wtedy. No oczywiście jeśli się nie uda, tutaj jeśli nastąpi błąd, no to wypisujemy jakiś tam komunikat,
oczywiście też używając wersję asynchroniczną, bo to w końcu platformy mobilne głównie mają być obsługiwane, a na Windowsach to nikomu nie zaszkodzi, bo się pojawi tak zwykły show message. Tak, no i to w zasadzie jest cała nasza aplikacja. Tutaj jeszcze warto zobaczyć, co się dzieje, gdy mamy ten item kliknięty później w szczegółach. Tak, no więc tutaj ustawiamy w dataset adapterze root element na odpowiedni indeks naszej listy, bo dataset adapter tam pamięta sobie całego tego JSON-a i wywołujemy update dataset. Jak jest połączone to za pomocą live bindings, no to oczywiście wartości się zaktualizują, a to, co ja muszę zrobić i tak ręcznie tak naprawdę, no to jest sobie tą bitmapkę załadować znowuż i tu odpowiednio tym pomanipulować, a na samym końcu wykonujemy Next Up Action Details Execute i to będzie właśnie przejście do tych naszych szczegółów. No i możemy sobie to teraz szybciutko uruchomić, żeby pokazać. Że jak zmienię Java, tak, to dostanę. Nie wiem, jak tam jest tak naprawdę w Warszawie, niech ktoś potwierdzi albo zaprzeczy, na razie ma padać. Taka jest prognoza, ale jak kliknę sobie tutaj, to dostanę moje szczegóły i to zachmurzenie, które tutaj się maluje. Nie będziemy wchodzić tutaj w te detale, ponieważ one są tylko takim wizualnym gadżetem. No, czy to ładne, czy brzydkie, to już kwestia gustu. Tak sprawa wygląda. Tak? No i ten najważniejszy tutaj element, który nie jest zauważalny, bo tych wierszy w ListView nie jest wyjątkowo dużo, no nie widać, że się ładuje asynchronicznie, to jest właśnie to ładowanie tych wszystkich grafik. A oczywiście też, moje ulubione słowo oczywiście, tutaj padło wielokrotnie, wiem, jest tutaj zaimplementowany ten cały bagaż ustawień związanych z kolorkami. To zaraz też sprawdzimy. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze ten ostatni akord, czyli ładowanie bitmapy i ładujemy ją w anonimowym wątku, więc tutaj jest procedura, anonimowy wątek to źle brzmi, ale wątek inicjalizowany procedurą anonimową, tak by to trzeba było jakoś powiedzieć. No i tu nic specjalnie się nie dzieje ciekawego, bo tu jest NetHTTP client ustawiany i tutaj już zabezpieczam się przed tymi firewallami, ponieważ zmieniłem user agenta na cokolwiek, co nie jest standardowe, tak? W tym wypadku, żeby na przykład w logach serwera łatwo znaleźć, to sobie swoje tutaj logo wcisnąłem, to wiem, że to ja się komunikuję wtedy, tak? No i ładujemy do stream, a później w synchronizowanym bloku ładujemy bitmapę z tego streama i to jest w zasadzie cała filozofia. Także akurat FireMonkey to wykonać jest bardzo prosto i wszystkie typy grafik są rozpoznawane i tak dalej, i tak dalej. To jest super. Ten fragment wcześniejszy to jest zakomentowany, to jest dokładnie ta sama procedura, tylko zaimplementowana za pomocą IndI, czyli ID HTTP. Moduł. To ma swoje znaczenie, dlatego że HTTP client jest bardziej wygodny na platformach mobilnych, bo on w szczególności tam nie ma problemów z SSL-ami i tak dalej, więc i korzysta po prostu z natywnych metod do łączenia się z internetem na takim niskim poziomie abstrakcji. Więc tutaj jest bezpieczniej, jeżeli jesteśmy w stanie cokolwiek się skomunikować z urządzenia mobilnego, to HTTP client też będzie w stanie. No tak trochę to zamieszałem, ale myślę, że w miarę dobrze. No i tutaj jeszcze tylko jeden drobiazg, app eventy.
Otóż jeśli aplikacja zostanie przywołana gdzieś tam z tła, no to oczywiście też odczytujemy konfigurację i aktualizujemy pogodę. Dzięki temu, jak gdzieś przywrócę z tła w urządzeniu mobilnym tą aplikację, to użytkownik zawsze dostanie właściwą prognozę pogody. No a tutaj to jest ten fragment kodu, który wszyscy rozpoznają, bo to jest właśnie obsługa Dark Mode na tych poszczególnych platformach. Tak. A tutaj mamy ten właściwy układ kolorów Adjust Theme i tutaj widać, że zmieniam kolor tego bara dla prognozy zachmurzenia. No, trochę mało on się tam zmienia, ale jak ktoś dobrze się przyjrzy, to sobie zobaczy. Jak chcemy sprawdzić, na pewno się zmienia, to tu trzeba red wcisnąć, wtedy będzie na pewno wiadomo, tak? No i gdzieś jeszcze jest Animator i Animate Float Delay użyty właśnie do tych chmurek, żeby im tam odpowiednio szerokość zrobić zmieniającą się i to wtedy taki drobny element graficzny jeszcze jest uskuteczniony. Dobra, no to w takim razie jeszcze raz uruchomię szybciutko, to będzie Warszawa, tak, i odświeżyła się Warszawa, dalej słabe opady deszczu. No i teraz spróbujemy zmienić kolorek, żeby był komplet informacji. Tak. I nasza aplikacja jak najbardziej funkcjonuje poprawnie, tak? Także to tu jest załatwione. No a w dalszych krokach to sobie od razu pokażemy ją. Tylko gdzie ona jest? Pogoda, tu jest pogoda. Tak. Żeby już nie było. Nawet ta sama, słabe opady deszczu, to nie oszukujemy. Dobrze, i to jest dla trybu, przepraszam, jasnego. Teraz sobie zmienimy tryb. A ciemny. I o, przywrócimy ją tutaj z listy ostatnio odpalanych. No, jak tylko ona wędruje na pierwszy plan, to dostaje odpowiednią skórkę. A więc pod Androidem wszystko działa wspaniale. Jeszcze mi został iOS, tak? I w tym wypadku potrzebujemy AirPlayera. Tak. No i możemy pogodynkę uruchomić. Tu sobie też zmienię. No. Jest prognoza. I jest. Są wartości szczegółowe. No i teraz oczywiście jeszcze ten kolor trzeba zmienić. Tryb kolorów na jasny. No już widać, że nasza aplikacja wygląda tak, jak powinna wyglądać. Tak, także to jest nasza pogodynka w wersjach na trzy systemy operacyjne zrobiona na platformie FireMonkey. I wracam do prezentacji teraz. Tośmy już widzieli. I druga pogodynka, którą Mikołaj wykorzysta, to jest pogodynka napisana w VCL-u. I tutaj ta jedna z takich nowych kontrolek, czyli T-Control Lista, która trochę inaczej funkcjonuje
czy wymaga trochę innego działania niż te standardowe listy, nawet w FireMonkey, dlatego że ona wymaga dodatkowej struktury danych i pyta się tylko o informacje dla i tego wiersza, jeśli go wyświetla, czyli bardzo mocno optymalizuje wyświetlanie. To tam częściowo da się zrobić w list view dla FireMonkey, ale control list to tak jakby wymusza. No i chciałem przy okazji pokazać Edge Browser oraz odpowiednik tej procedury asynchronicznej, czyli tym razem będzie VCL, Load Image HTTP from URL i do tego jeszcze takie extension dla te image, które ułatwi tutaj działanie. No i oczywiście korzystamy z tego samego REST-a i to będzie się nazywać pogoda demo, a efekty powinny być jak na załączonym obrazku. Tutaj jest taki układ dwuczęściowy, podzielony splitterem. Te dane szczegółowe są po prawej stronie i po prawej stronie jest też mapa, ona jest no tam wzięta, mapa bo mapa, żeby się coś wyświetlało, to jak ktoś wie jaka jest pogoda, to jeszcze może zobaczyć jak tam dojechać, jak jest ładna pogoda. Jakiś argument musi być. No i tak jak widać też w VCL-u te dwa odpowiednie schematy kolorystyczne będą stosowane. Tak, no to w takim razie zobaczmy, jak to funkcjonuje. Tylko tutaj sobie teraz muszę znaleźć właściwe pogoda demo. To jest to pogoda demo. Dobrze. No i tutaj te dwie pary REST Client, REST Request, REST Response zostają dokładnie identyczne, tylko oczywiście inaczej będziemy budować nasz interfejs, więc tutaj mamy też te image z poustawianymi trzema etykietkami na wartości bieżące. Tu mam takie memo HTML, w którym mam kawałek kodu w HTML-u wpisany, który będziemy wykorzystywać do pokazania mapy, o czym za chwilę. I tu ten główna zabawka to jest control lista. Control lista wygląda tak, że sobie po prostu mogę umieszczać dowolne elementy. Tutaj jak widać są zwykłe etykietki i zwykłe image. Takie statyczne, które nic nie robią, to mogą być dowolne, natomiast takie, które mają mieć akcje, to muszą być specjalne i wtedy to się nazywa T-Control-List-Button. I tu mam takiego batona, którym po prostu sobie taką strzałeczkę w prawo namalowałem. Tak. No, oprócz tego tutaj po prawej stronie mamy panele, w którym są też taka ciekawa kontrolka, która się nazywa Relative Panel. Gdzieś tam się pojawiła w ostatnich wersjach Delphi, która umożliwia takie względne pozycjonowanie zawartych w niej innych kontrolek. Bardzo wygodna do takiego projektowania interfejsów, które są no, takie adaptacyjne, nie na stałe, poustawiane szerokości i tak dalej. Dobra, no to zobaczmy w takim razie, co się dzieje, gdy tutaj zmieniam ten Edit Search, to oczywiście mam tym razem, bo to jest VCL, więc zwykłe zdarzenie on change i to ten sam motyw z timerem zastosowałem, więc trzeba tylko timera znaleźć. Update weather jest tutaj i jest tutaj update weather, a podanie tego kodu losowego zawarłem sobie w funkcji, bo będę tego wielokrotnie wykorzystywał. I patrząc tylko na różnicę tego, co się tutaj dzieje, no to widać, że są one niewielkie. Ja tylko sobie jeszcze zapamiętuję współrzędne, bo jak poprosimy o pogodę, to dodatkowo dostajemy współrzędne, więc stąd wiem, gdzie później uderzyć w tej mapie. No i korzystając z rozszerzenia, mogę sobie
pobrać odpowiednią graficzkę tutaj taką metodą load from URL. I zaraz to zobaczymy jeszcze, jak to jest zrobione. A drugie zapytanie o tę prognozę, no to tak samo ono sobie tutaj ustawia wartości, ale tak naprawdę ja przechowuję je w czymś, co tutaj się nazywa weather list, czyli nie tworzę wcale elementu takiego wiersza w tych wynikach, tylko tworzę odpowiednią kolekcję danych. No i tutaj też ta kolekcja danych zawiera po prostu obrazek, do którego ładuje właściwą graficzkę. Jakby ktoś bardzo jakby dokładnie to weryfikował, to oczywiście zauważy, że te grafiki się powtarzają, więc można byłoby je zwyczajnie wcześniej załadować wszystkie i potem tylko przypisywać do odpowiednich obrazków w kolejnych wierszach, ale ten przykład ma pokazywać no, takie uniwersalne działanie, więc tutaj jakby ktoś chciał sobie potestować, to może sobie potem sprawdzić dla takiego serwisu, który po prostu daje losowe obrazki za każdym razem inny, jakby to wyglądało, jak to będzie działało, tak, że będzie działało. Także to jest taki no, nie fart, że akurat przy tym Open Weather mam de facto powtarzające się obrazki, ja sobie z tego zdaję sprawę. No i dla kontrol listy musimy również podać, ile jest tych elementów, czyli ile jest wierszy, wszystkiego w niej. No to jak już załadujemy i stworzymy to naszą strukturę danych, to Weather List Count to będzie ta ilość. Jak jest błąd, to wiadomo, że coś tam trzeba pomarudzić. No i teraz jedziemy na samą górę i zobaczymy sobie, jak to wygląda, więc mamy weather item, który ma właśnie ten obrazek, a oprócz tego wszystkie elementy te bieżących odczytów. Tutaj stosujemy protected hack, czyli z naszej kontrol listy, my tworzymy potomną kontrol listę, czyli nasz kompilator będzie myślał, że to jest ta nasza kontrol lista i tutaj dodajemy sobie pole, w którym właśnie będzie te nasze fWeather list. No takie trochę jest na wyrost, ponieważ równie dobrze ta lista mogłaby sobie być osobno. No ale ładniej to może wygląda, tak, bo ona jest tutaj cechą tej kontrol listy w pewnym sensie, czyli tak jakby ją tutaj podpinamy. No i to będzie T-Object List, generyczne T-Weather Item, tak? Dobra. Tutaj widać, że są te nasze tryby kolorów też przygotowane gdzieś w międzyczasie. Jakbym chciał skończyć z tą listą, tylko gdzieś ona jest, bo gdzieś przy Create powinna być tworzona. Teraz ją sobie znajdziemy. Albo nie. No, powinienem to zrobić bardziej mądrze, ale już trudno. Tutaj mamy konstruktor do weather item, więc widać, że no, po prostu tworzymy tylko obrazek i potem go przy usuwaniu usuwamy. A dla całej naszej tak, dla całej naszej formatki, tu jest te form create, tak, i mamy, że weather list to jest object list create i podstawione fweather list odpowiednio, tak. No, także tak to wygląda. I teraz ta najważniejsza rzecz, jak kiedy jest rysowana, kiedy jest rysowany ten element naszej listy, to jest on before draw item. No i jeżeli tak sobie to tutaj sprawdzimy, to on before, czyli przed narysowaniem, musimy ustawić tak jakby wartości w tych elementach, które wartości i cechy, w tych elementach, które są na tym prototypie, który tutaj żeśmy zbudowali, tak, musimy sobie ustalić, że to są konkretne wartości, czyli wtedy sobie możemy właśnie wziąć, że to jest nasze weather list i
brać odpowiedni indeks, tak? Czyli a indeks, on tu nam numer wiersza przekazuje. No więc ustawiamy sobie temperaturę, czas, opis, no i podstawiamy też oczywiście odpowiednio obrazek, który się ma pojawić na tym i tym wierszu. Tutaj sztuczka polega na tym, że są oczywiście malowane tylko te wiersze, które w danej chwili są widoczne, więc nie na przykład 1000 wierszy jest aktualizowanych, a w rzeczywistości chodzi tutaj o tylko te, które w danej chwili są widoczne. No ale ja nie robię tego idealnie, ponieważ tak naprawdę to w tym update weather tutaj wszystkie te obrazki i tak ładuję. Bo mógłbym, to tak wybiegam trochę w przyszłość, tak, w wersji 2.0 zapamiętać tylko ścieżkę, a ładować wtedy, gdy one są wyświetlane. Taki pomysł można byłoby tutaj zastosować. No dobrze, to jeszcze mi tylko zostało to rozszerzenie fimage, a więc rozszerzenie jest zdefiniowane tutaj, no, no tutaj nie ma żadnego wielkiej misji, bo załaduj z URL-a, czyli URL. Tutaj mam przygotowane wyłączenie activity indikatora, czyli kręciołek chcę, żeby zniknął ewentualnie. Tu mam control listę, której elementem może być ten obrazek i tak samo indeks na tej control liście. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli ja już załaduję ten obrazek, a on jest elementem control listy, to muszę jakoś powiedzieć control liście, że i ty wiersz trzeba zaktualizować, czyli że on się załadował i trzeba odświeżyć ten obrazek. No to taka trudność jest, tak? No więc całość jest oczywiście w tej procedurze zaklęta. Częściowo ona jest tam gdzieś z internetu pokompilowana z różnych źródeł, więc w VCL-u mamy trochę kłopocik, dlatego że trzeba zidentyfikować najpierw, co to ma być i utworzyć odpowiedni typ danych, więc ta grafika to może być albo zwykła bitmapa, albo PNG, albo GIF, albo JPEG, no więcej tutaj standardowo nie ma. I no jak to już zidentyfikujemy, to jest dalej prosto, dlatego że możemy sobie załadować tą grafikę, przypisać i odpowiednio dalej zrobić coś takiego właśnie, czyli wywołać metodę update item dla control listy, a jeżeli tam jest kręciołek, to jeszcze też go wyłączyć. To wszystko musi być wykonywane jako zsynchronizowane z wątkiem głównym aplikacji. I to jest istotne, dlatego że pozornie ten fragment tu zakomentowany, no on nie jest związany z aktualizacją wątku głównego, z aktualizacją GUI, ale gdzieś tam prawdopodobnie podejrzewam, że sama kontrolista jest wielowątkowa i są konflikty dostępu, więc całość trzeba tych operacji sobie zsynchronizować. Co nie jest tutaj największym problemem, ponieważ to już są operacje lokalne, to co się wykonuje faktycznie równolegle, to jest ten fragment, gdzie dokładnie ten, tak, gdzie HTTP GET jest wykonywane i to nas interesuje, żeby było równolegle, powiedzmy sobie, szumnie wykonywane, no bo to jest operacja, która jest długa potencjalnie i tak dalej, i tak dalej. Jak chcemy zobaczyć, jak to tam może trwać, to sobie tutaj dołożyłem jeszcze slip, żeby można było robić eksperymenty i oglądać sobie no, sytuację, gdy te obrazki mogą być znacznie większe albo gdy łącze jest znacznie gorsze, tak? Bo teraz dla naszych przykładów to będzie widać raczej, że to się wszystko od razu pojawia. No, także w praktyce, jeżeli tak zrobimy, to tak naprawdę ta kontrolista się i tak cała odświeży, czyli będziemy mieli update item wykonany na wszystkich elementach, co nie jest super optymalizacją, ale tutaj dość łatwo można byłoby sobie to zmienić i takie zadanie domowe do przemyślenia to tutaj zostawię Państwu.
na sam koniec. No i cóż, i teraz jeszcze nam zostało tylko ten Edge Browser, a jeszcze nasz Control List Button. Otóż Control List Button ma oczywiście zdarzenie on click i tutaj Control Lista ma Item Index, czyli ten element, który jest zaznaczony, więc dość łatwo mogę sobie pobrać te szczegóły i je wyświetlić, korzystając z mojej FWeaver listy, a później korzystam z takiego szablonu, którego tutaj więcej omawiać nie będę. To jest po prostu fragment kodu, który wyrzuca nam OpenStreetMap bez tych wszystkich gadżetów związanych z wizualizacją tam guzików dodatkowych i tak dalej, i tak dalej. No i tu jedyne, co trzeba powstawiać w odpowiednie miejsce, to skala i współrzędne. No i mam tak naprawdę tutaj dwie kontrolki, tylko jedna z nich jest ukryta, Web Browser Map, który jest zwykłym T-Web Browserem, oraz Edge Browser. Edge Browser, jak wiadomo, jest to nowa kontrolka, która korzysta z komponentu, czy z przeglądarki Edge, czyli z Chromium per saldo na Windowsach. No i i tutaj jest taka maleńki problem z tymi przeglądarkami, a dokładnie z Edge Browserem, dlatego że jeżeli Państwo po prostu położycie Edge Browsera na formatce i on nie jest zainicjalizowany, to nie będzie działało coś, co jest bardzo przydatne w nim, a mianowicie Navigate to String. Edge Browser ma taką metodę, która właśnie pozwala załadować stronę ze stringa. Dla zwykłego T-Web Browsera takiego czegoś nie było i to jest zaczerpnięte gdzieś też ze źródeł internetowych taka procedura, która to realizuje. Natomiast dla Edge Browsera mam z dobrodziejstwem inwentarza, ale muszę pamiętać o tym, żeby na samym początku gdzieś jeszcze zainicjalizować silnik i dlatego wywołuję gdzieś przy form create navigate about blank. Sprawdzałem źródła Edge Browsera i faktycznie tam jest tylko sprawdzenie, czy engine jest nil. No i on, jeżeli nic wcześniej nie było załadowane, to wylatuje wtedy navigate to string. To takie trochę może niekonsekwentne, no ale jak już się wie, o co chodzi, to rozwiązanie jest, jak widać, proste. Tak, no i to chyba wszystkie te elementy, które tutaj mieliśmy przeanalizować. Możemy sobie to teraz uruchomić i sprawdzić, jak tam w Warszawie, czy coś się zmieniło. No i ciągle słabe opady deszczu. Tutaj Państwo wybaczą, nie jest jeszcze to takie dopieszczone, jak mogłoby być, ale tak, jest to Warszawa z całą pewnością. Mapka jest dobra, tutaj te wartości też są w porządku. Także tak wygląda nasza pogoda demo w wersji Windowsowej, oczywiście VCL-owej. Tu mam przycisk jeszcze, który jakby tam ktoś miał bardzo sokole oko, to zobaczy, tu się zaczyna kręcić kręciołek, ale za szybko aktualizują się te dane, żeby to było wyraźnie widoczne, a skórka jest taka śliczna, ala Windows 11. Dobra, jak już pochwaliłem skórkę, to teraz zmienimy sobie kolor na to chyba być niestandardowy i jasny. O tak. No i moja aplikacja już ma właściwy, jasny schemat kolorów. Także wszystko jest szalenie elegancko. No i tutaj widać, że ta lista bardzo ładnie i sprawnie scrolluje, ale no to, żeby tutaj ją bardzo chwalić, to by trzeba było te 10 tysięcy elementów do niej załadować i zobaczyć, co tam się stanie. No dalej nie widać kręciołka, bo za szybko to działa. Tak. Także to jest ten drugi przykład, tym razem w VCL-u. I tutaj jeszcze jedną rzecz, może mi się uda pokazać, może nie.
No, nie udało się. W każdym razie, gdybyśmy zdążyli kliknąć, zamknąć tą aplikację i zamknęli ją, zanim się zakończą te wątki anonimowe, to zobaczylibyśmy, że ona wycieka pamięć, może wyciekać pamięć. Dlaczego? Dlatego, że te wątki wtedy są zabijane w momencie, gdy kończymy naszą aplikację i no, tam one mogą, one alokują pamięć z całą pewnością, to widać tutaj, tak? No i to jest złe, rzecz jasna. Rozwiązaniem jest nie tyle kombinowanie tam, żeby sprawdzać, bo tu oczywiście można zapamiętać, co zwróciło Create Anonymous Thread, tylko zamiana tego na taski, bo pula zadań sama czeka na zakończenie wszystkich wątków w momencie, gdy aplikacja jest zamykana i wtedy ten problem sam się, że tak powiem, rozwiązuje. Także tutaj można w tym kierunku pójść. A druga rzecz to oczywiście właśnie można zmienić troszeczkę podejście, czyli zamiast pamiętać tutaj obrazek, to pamiętać nie tylko obrazek, ale jeszcze URL-a do niego i ładować ten obrazek tylko wtedy, gdy jest potrzebny. No i to wtedy jest takie pełne przyrostowe i równocześnie równoległe, wielowątkowe ładowanie obrazków, bardzo optymalizowane. Niewiele tu trzeba w tym kodzie byłoby zmienić, żeby taki efekt, prawda, uzyskać. Dobrze, to wracam do mojej prezentacji i teraz, jak wiadomo, okres świąteczny to jest okres, w którym wszystko jest śliczne i piękne i dlatego chcemy czasami upiększyć nasze aplikacje. Ja nie jestem grafikiem, więc niech mi wszyscy wybaczą te podłe efekty, które za chwilę Państwo zobaczycie, ale Skia daje nam możliwości właśnie upiększania naszych aplikacji bardzo tanio, obsługując takie komponenty VCL-owe jak Animated Image, do którego można ładować animowane obrazki w różnych formatach i w tych bardzo nowych i w takich bardzo klasycznych jak animowany GIF, co zaraz będzie pokazane. Obsługuje własnokodowo, własnoręcznie chciałem powiedzieć, SVG, czyli niezależnie na przykład od tego, co jest w FireMonkey wbudowane, bo te komponenty są i obsługa Skia jest oczywiście i w FireMonkey, i w VCL-u. Mamy też SK Label, które implementuje czcionki na zupełnie inny sposób niż to szczególnie w VCL-u znamy i tutaj dla takich skomplikowanych jakichś dokumentów różnokolorowych, etc., to można wykorzystać. No i wreszcie można tworzyć własne animacje, które też się ładnie dzieją, czyli tak coś, czego bezpośrednio w VCL-u nigdy nie było, w Animated Paint Boxach. No i zobaczmy w takim razie demko do tego. Tak. No to mamy, wreszcie jest Mikołaj, hura. Otóż mamy tutaj tak, Animated Image najpierw, bo to jest to najfajniejsze. I ja oczywiście starałem się gdzieś wyjść poza te dema, które są dla Ski dołączone, czyli jakieś inne obrazki wziąłem w większości i tak dalej, może nie tak śliczne, ale sprawdzamy też w ten sposób, czy uniwersalnie ta biblioteka na przykład czyta takie gify i to faktycznie jakoś nie znalazłem tutaj obrazka, który by sprawiał kłopot. Więc ładujemy sobie, tu mamy dwie takie rzeczy charakterystyczne. Pierwsze to jest source, tak? I tutaj mamy wybierak do tego, możemy sobie wczytać w jednym z formatów, czyli Lottie file, tam jakieś telegramy, WebP, no i zwykłe gify animowane. Jak to zrobimy, to następnie decydujemy o tym, jak to wszystko działa
w tutaj animation, w sekcji animation. No i w szczególności można to sobie zapętlić, tak? Można ustawić speed jako taką wielokrotność wartości całkowitych, zwiększać ten speed, albo ustawić duration, tak? Czyli długość całej tej animacji, ile ona ma trwać dla wszystkich klatek. No i tak samo tutaj jeszcze start progress i stop progress oraz progress, tak? Czyli wartość bieżąca, jaki mamy postęp tej animacji. Do animacji, która jest tam gdzieś ściągnięta z internetu i przygotowana, no to to się samo, że tak powiem, ustawia sensownie, ale możemy sobie zmieniać te wartości. No i tutaj zrobiłem sobie dwa guziki. Jeden zwiększa animation speed, drugi zmniejsza animation speed. Tak? No i zaraz zobaczymy, jak to funkcjonuje na żywo. Druga rzecz, którą tutaj mamy, to jest Animated Paintbox i ten Animated Paintbox, on też ma animation, bo to tutaj można sobie na tych samych zasadach dokładnie ustalać, ale dodatkowo ma jeszcze Event On Animation Draw, tak? On Animation Draw. No i gdzieś jeszcze mam tutaj niewymienionego, mianowicie to jest chyba to, tak? Takiego zwykłego paintboxa. On też ma on draw, nie animation draw, tylko on draw. I tutaj to jest po prostu w tło wrzucone, tak? Więc ja sobie najpierw kliknę zobaczyć, co robi ten tutaj drań. No i wygląda to w ten sposób, że mamy coś, co się nazywa taki interfejs SK Paint, którym możemy sobie ustawiać no, różne cechy, w szczególności grubość tam piórka i tak dalej, albo shadery, czyli metody wypełniania, cieniowania, tak? No i tutaj widać, że jest gradient ustawiony, jakiś liniowy, współrzędne tych wierzchołków przeciwległych i odpowiadające im kolory. No i tyle trzeba zrobić, żeby zamalować, bo potem wystarczy tylko wywołać draw paint i cały canvas, przy czym ten canvas to też jest skijowy kandasz, nie kijowy, tylko skijowy i on wtedy będzie nam zamalowywał no, całą tą kontrolkę. To zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje, a tutaj mam z kolei ten animowany paintbox i zrobiłem tak, że dla każdego kolejnej klatki animacji wziąłem sobie, pomnożyłem przez ten progres odpowiednio wysokość tej mojej kontrolki. Raz dodając, z lewej strony dodając, z prawej odejmując, no i zaraz zobaczymy, jak to w praktyce bardzo ślicznie wypada. Także tutaj powinno się coś zmieniać, tak? Tutaj mamy jeszcze jeden animation image, taki z jakimś tam paskiem postępu, powiedzmy sobie. Tu tuż obok załadowane SVG z logo Delphi w szalenie eleganckim. I po co tutaj to robię? Po to, żeby przyznać, że napotkałem na jeden taki dość poważny problem, mianowicie te kontrolki, no być może ze zrozumiałych względów, mają troszkę kłopoty z nakładaniem się, czyli jeżeli one nie są rozdzielne na grafice, to w jednych wypadkach to wygląda dobrze, tak jak na przykład tutaj, a w innych, szczególnie wtedy, gdy są animowane te klatki, to nie wygląda to dobrze i na przykład pojawiają się jakieś artefakty, pojawia się po prostu tło VCL-owe, czyli to szare, które tutaj widać i tak dalej, i tak dalej. Także na te rzeczy trzeba ewentualnie uważać. No, żeby była jeszcze choinka, to w Animated Image jest załadowana choinka, ale tu nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Natomiast w naszym drugim animowanym paintboxie jest z kolei
zwykłe te paint, ustawione jako właśnie malowanie linii. No i ta linia ma tam grubość 4 i odpowiednio tam przeliczam sobie mniej więcej te stopnie, malując łuk, tak? No i tu też on będzie się zmieniał w czasie w zależności od tego progresu. Tak, także tutaj warto sobie przeglądać po prostu wszystkie metody, które ten canvas skijowy daje, no i tam zobaczymy, że one są dość rozbudowane. A z gotowych komponentów to jeszcze nam zostało label. I tutaj label jest takie ciekawe, dlatego że mamy caption, które możemy sobie wpisać tak jednym tchem, ale jest również na samym końcu words. I jak sobie weźmiemy words, to możemy sobie dzielić ten nasz fragment na różne kawałki, tak jakby, no i tutaj ustawiać wszystkie cechy czcionki już niezależnie. Stąd w jednej etykietce mam w tej chwili tekst, który kawałek jest czerwony, a kawałek jest czarny, pogrubiony i pochylony, tak? I to jest tak jakby jeden label. No to są takie dość ciekawe możliwości. Wreszcie na sam koniec jeszcze mamy tutaj takie fajerwerki, no bo oprócz wesołych świąt i Mikołaja jeszcze nas czeka Sylwester i Nowy Rok. W związku z tym po kliknięciu dwukrotnym w tą moją choinkę, tak, ustawimy sobie fireworks na AL Client i Visible na True, bo domyślnie ono w tej chwili jest na False, no i powinniśmy dostać fajerwerki. No to w takim razie czas uruchomić nasze demko. Tak, jak widać, przez chwilę się ładowało, no i my dostajemy nasze dość ładne tutaj zabawy, bo jak widać, jeżeli animowane coś jest na tle, to wszystko jest w porządku, to się odświeża, tak samo jak ta choinka, jak też to SVG. Problem jest wtedy, jeżeli to jest samo w sobie animowane i one się nakładają. Tak? Tutaj widać tą moją animację tego shadera, on się zmienia, tak? Jeden leci w górę, drugi w dół. Tak? No te kolory to jest tak no, świątecznie, bo zielono i Mikołaj w czerwonym kubraczku, więc to się zgadza. A tutaj mam jeszcze przycisk zwykły VCL-owy włącz-wyłącz i oto jest moje kółeczko, które też sobie tam maluję. Jak mu wyłączę, to omignęło tak brzydko, ale się zatrzymało i już jest na stałe. Tak? Dobrze. No i teraz Mikołaja jeszcze można pogonić, bo jak on powinien szybciej chodzić, bo już jest blisko do świąt, to musi te prezenty szybciej roznosić. Oczywiście ja wiem, że w różnych regionach Polski i świata to różnie bywa. U mnie przynoszą aniołki, a nie Mikołaj. Mikołaj już był dawno. Nie będziemy się sprzeczać. Teraz go zatrzymałem. O, proszę bardzo, zamrożony Mikołaj i już może iść z powrotem grzecznie. Jak widać, te wszystkie elementy, one bardzo ładnie się animują. Nic tutaj nie laguje zasadniczo. No, jest to przyzwoicie się prezentuje wszystko. No, gdybym oczywiście tutaj chciał powiedzieć prawdę całkiem, no bym powiedział, że jak są jakieś elementy VCL-owe na przykład i one się nakładają z tymi elementami skija, to tutaj różne rzeczy dziwne się mogą zacząć dziać i przed tym przestrzegam. No, trzeba to po prostu jakoś sensownie ewentualnie na formatce rozłożyć albo używać do klikania tych elementów skija, tak jak ja tutaj, jak się kliknie w choinkę dwa razy, no to pojawiają nam się fajerwerki i otóż jesteśmy już na życzeniach świąteczno-noworocznych w pełni. Tak, dobra, to tyle, jeśli chodzi o te wrażenia. Jeśli projekt ma być skijowy, to trzeba prawym przyciskiem myszki go kliknąć i zrobić enable skija. Wtedy Państwo dostaną w katalogu z egzekiem również odpowiedni plik DLL z biblioteką skija, który należy oczywiście dystrybuować razem ze swoją aplikacją. Autorzy tej biblioteki, która tam została
jakby przejęta przez Embarcadero, pracują w tej chwili nad tym, żeby wlinkować tego DLL-a do egzeka, żeby to mogło być monolityczną, jednoplikową aplikacją charakterystyczną dla Delphi, ale póki co musi być odpowiedni DLL. I tutaj dokładnie to samo też tyczy się pogody i naszego Edge browsera, bo do niego czas z kolei dołożyć Web View to Loader i ta biblioteka DLL też no, jest dostępna, jak się tam odpowiednio Edge browsera z GetIt pobierze. Tak. Jak nie ma odpowiedniej DLL-ki, to nie ma błędu, tylko po prostu Edge browser nic nie wyświetli. No i proszę Państwa, to byłoby chyba tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Te kody źródłowe umieszczę, no mam nadzieję, że do świąt na GitHubie i dostaną Państwo razem z tymi nagraniami również źródła. Ja życzę zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobrze, czyli tutaj już więcej nie ma. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, zdrowia, pogody ducha, spokoju. Zdrowych, spokojnych świąt dla wszystkich. Tak jest. Dziękuję bardzo i kończymy nagrywanie. Dziękujemy. Do widzenia.